Siemano orły, w dzisiejszym odcinku zaczynamy nową serię pod tytułem Podstawy Kettlebells. Ten odcinek jest sponsorowany przez oczywiście firmę AXO, producenta sprzętu sportowego, w tym właśnie odważników kulowych Kettlebells. Zanim cokolwiek nie zapomnijcie, zasubskrybować kanał, kliknąć łapkę w górę i oczywiście dzwoneczek, żeby wiedzieć, że coś wrzuciłem, a tymczasem jedziemy z tematem. Podstawy, więc zaczynamy od stopy. Otóż, jeśli chodzi o stopę, to przede wszystkim musicie wiedzieć, że stopa ma trzy punkty podpory. To jest pierwsza i piąta kość śródstopia oraz pięta. Mam nadzieję, że to widać tutaj. Na tych trzech punktach podporu rozkłada się równomiernie ciężar. I jak widzicie, ten ciężar się rozkłada 50% na tył stopy i 50% na przód stopy. I tak mniej więcej ma być, z czego trochę więcej przypada na duży paluch. Jest to istotne, ponieważ jeżeli poprawnie stoimy na stopie, mamy utrzymane łuki stopy, czyli podłużny i poprzeczny, to zwłaszcza jeśli chodzi o poprzeczny, to łatwo jest rozróżnić. Tutaj wewnętrzny, ten taki łuk stopy, takie wysklepienie jest odklejone od ziemi. Wtedy wiecie, że najprawdopodobniej stoicie dobrze. I jeżeli stoicie poprawnie, to wasz ciężar ciała, wasz środek ciężkości w odniesieniu do stopy znajduje się dokładnie na jej środku, czyli mniej więcej przed samym piszczelem, dokładnie na środku stopy. I dlaczego jest to takie istotne? Bo w tym punkcie pomiędzy środkami stóp ma być ustawiony wasz odważnik, czy to też będzie sztanga, bo to tak samo jest przy sztangach, ale mówimy o odważnikach. Między tymi środkami stopy powinien być ustawiony wasz odważnik, zanim rozpoczniecie martwy ciąg. Mówimy o martwym ciągu, ale oczywiście to ustawienie stopy będzie się tyczyło tak samo przysiadu, tak samo wyciskania żołnierskiego i wszystkiego innego, co wymaga stania na całej stopie. Idziemy dalej. Martwy ciąg jest ruchem zawiasowym na stawie biodrowym, tak zwanym hip hinge. Co to znaczy? To znaczy, że biodro jest stawem, który przede wszystkim wykonuje ruch, natomiast w pozostałych stawach ruchu jest tyle, ile to konieczne, żeby poprawnie wykonać cały wzorzec. Jak wygląda hip hinge? Wyobraźcie sobie, że chcecie sięgnąć biodrem jak najdalej się da za siebie. Wyobraźcie sobie, że chcecie tyłkiem zamknąć drzwi od samochodu. Czyli robię skłon i sięgam biodrami jak najdalej. I teraz pytanie, czy to jest najdalej, jak mogę sięgnąć? Otóż, no nie jest to najdalej, jak mogę sięgnąć. Co mogę zrobić, żeby sięgnąć dalej? Mogę ugiąć kolana, ale ile te kolana uginam? Jeżeli przesadzę, to biodra zaczną mi wracać i zacznę wchodzić w przysiad. A nie, o to nie chodzi. W związku z tym, kolana uginamy tyle, ile to konieczne, żeby sięgnąć jak najdalej. To znaczy, piszczele mają być mniej więcej prostopadłe do podłogi. Czyli jeżeli sięgnę biodrami jak najdalej mogę, na prostych nogach, zaczynam uginać kolana, dopóki piszczele nie wejdą mi do pozycji prostopadłej względem podłogi. I teraz to jest pozycja, w której najdalej sięgam biodrami, jak tylko jestem w stanie. I od tego zaczynam. Po zrobieniu takiego ruchu może się okazać, że niektórzy będą już w stanie sięgnąć do rączki odważnika, złapać pewnym chwytem i zrobić martwy ciąg. Mimo wszystko dobrze jest jeszcze wtedy trochę obniżyć biodro. Natomiast w większości przypadków będzie tak, że jeszcze nie będziecie w stanie sięgnąć do odważnika na tyle, żeby złapać pełny chwyt. W związku z tym to jest moment, w którym mogę ugiąć kolana na tyle, żeby złapać odważnik. Pamiętamy już w tym momencie, żeby stać na całych stopach. I to jest już prawie nasza pozycja startowa. Co robimy dalej? Kiedy trzymamy już odważnik, wykonujemy tak zwane zaciągnięcie. To znaczy, wyobraźcie sobie, że wszystkie mięśnie, tutaj tylnej taśmy, wszystkie mięśnie z tyłu pleców, nóg i w ogóle rąk i wszystkiego, są jak łuk. To znaczy, analogia jest prosta. Im mocniej naciągnę łuk, tym dalej wystrzelę strzałę. W związku z tym, przyjmuję pozycję, sięgam biodrami najdalej jak mogę, łapię odważnik pełnym chwytem, i teraz naciągam, napinam łuk, czyli robiąc wdech, napinam wstępnie wszystkie mięśnie na plecach i na nogach. Jak prawdopodobnie zauważyliście, barki cofnęły mi się na drążkę ketla, u mnie to już jest automatyczne, natomiast w większości przypadków może tak wcale nie być, więc po naciągnięciu łuku staramy się jeszcze pamiętać o tym, żeby cofnąć minimalnie te barki na drążkę ketla, żeby ramiona były prostopadłe do ziemi, zaraz nad środkiem ciężkości odważnika. Czyli sięgam biodrem, sięgam rączki, naciągam łuk, barki na drążkę ketla. Co jest ważne, tak jak w każdym innym martwym ciągu, luźne łokcie, mocny pewny chwyt, porządnie dopięta cała sylwetka. Kiedy mamy już pełny setup, czyli jesteśmy już na dole, mamy naciągnięty łuk, zaczynamy odrywanie odważnika od ziemi, które de facto jest odpychaniem się z odważnikiem
od ziemi i tak sobie ten ruch, wyobrażajcie, będzie zdecydowanie łatwiej, niezależnie czy to będzie na kettle czy na sztandze. To znaczy, schodzę do pozycji i pcham nogami w ziemię. Czyli, uwaga, nie ciągnę, bo wtedy cały ciężar spoczywa na plecach, łatwo jest wypuścić łopatki, rozluźnić grzbiet i nie użyć nogi, czego nie chcemy. Jeszcze raz. Pcham nogą w ziemię, starając się zachować maksymalną sztywność korpusu. Teraz przechodzimy do oddychania, które ma Wam też zapewnić, pomóc utrzymać odpowiednią sztywność korpusu. I tutaj sugerowałbym korzystać z manewru Valsalvy. Zawsze wdech jest nosem, wydech zawsze będzie ustami. A nabieramy powietrza w dół żeber, w dół płuc, do brzucha jak najwięcej. Zatrzymujemy to powietrze i wydychamy w zamkniętą głośnię, czyli pcham powietrze w zamkniętą głośnię. Czyli staram się zrobić wydech, blokując go głośno. Tutaj zaraz po przykrtaniu. Jak tylko zaczniecie pchać powietrze w zamkniętą głośnię, od razu powinniście poczuć, jak mięśnie brzucha mocniej się dopinają, wszystko się tutaj zacieśnia. To jest tak zwany mechanizm tłoczni brzusznej, który pozwala na dużo większe usztywnienie całego korpusu, który dużo łatwiej będzie wtedy przenosił ciężar. Martwy ciąg ma na celu dźwignąć jak największy ciężar, przede wszystkim jak najzdrowiej dla Waszego kręgosłupa i jak najmniejszym nakładem sił. Żeby to się wydarzyło, ten ciężar musi przede wszystkim poruszać się w linii prostej, pionowej, bo tak działa grawitacja i każde wydatkowanie siły na ruch inny niż w linii prostej dołu do góry i z powrotem jest marnowaniem siły. A druga rzecz, ta linia prosta musi znajdować się w Waszym środku ciężkości, który w odniesieniu do stopy znajduje się dokładnie nad śródstopiem, czyli tam, gdzie mówiliśmy sobie przed chwilą. Cofnięcie barków na drążkę ketla ma Wam ułatwić utrzymanie ketla nad środkiem stopy, tak żeby on poruszał się w pionie, w prostej linii, w górę i w dół. Bo kiedy barki są wysunięte przed drążkę ketla, czyli nieco bardziej nad palce u stóp, jest to dużo trudniejsze do wyegzekwowania przez to, że ketel będzie Wam wyciągał ręce od tułowia. Dużo mocniej trzeba będzie wtedy zaangażować mięśnie najszerszych grzbietów. Nie jest to błędem, bo to się robi poniekąd w dwuboju. Natomiast jeśli chodzi o takie zwykłe dźwiganie, w którym ciężar ma dojść tylko tutaj do wysokości bioder, nie wyżej, czyli zwykłe martwe ciągi, raczej unikamy wychylania barków przed rączkę ketla, chyba że jest to wskazane. A czy jest to wskazane w konkretnie Twoim przypadku? Tutaj trzeba było się kontaktować z kimś, kto zna się po prostu lepiej od Ciebie. Reasumując, ciężar ustawiamy na śródstopie. Stajemy nieco szerzej niż biodra, ze względu na to, że martwy ciąg z odważnikiem kulowym to jest taki martwy ciąg czasem semi-sumo, czasem blisko semi-sumo, ale na pewno nieco szerszy niż klasyk. Stoimy na całej stopie, pamiętając o trzech punktach podporu. Odklejamy platfusy od ziemi. Biodro sięga jak najdalej w tył, piszczele zostają prostopadłe do ziemi. Sięgam rączki ketla, biorę wdech nosem do brzucha, czyli manewr Valsalvy, zatrzymuję wdech, pcham w zamkniętą głośnię, dopinam łuk, noga pcha w ziemię, wracam tym samym torem ruchu w dół, czyli po prostej linii pionowej. To by było na tyle dzisiaj, orły. Dzięki za uwagę. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, kliknąć łapkę w górę i kliknąć dzwoneczek, żeby wiedzieć, że znowu coś wrzuciłem. Sponsorem tego odcinka była oczywiście firma AXO, producent sprzętu sportowego, w tym tych pięknych, czarnych, żeliwnych kul z rączką. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdro!